projekt, który mówi o tym, że walka ze złem trwa cały czas. Że walka, tak naprawdę walka ze złem trwa w sercu człowieka. Wracamy. Lekcja historii, ale nie lekcja słuchaj teraz, tak właśnie było i tak dalej, tylko lekcja wysnuta z naszych uczuć, z naszej wrażliwości, bo przecież wszystkie dziewczyny, my pisałyśmy te teksty i żadna z nas nie jest historykiem, profesjonalistą. Jesteśmy dziewczynami, które trawią też historię, tak jak każdy słuchacz. Więc ma to tę wartość, że jest to jakby utkane z emocji. Aż z Iranu gdzieś przez Irak, w Syrię razem z Palestyną, Wojtek dzielnie szedł z kompanią, by odbić Monte Cassino. Wykarmili go jak szczenie, traktowali jak kamrata. Szeregowy miś nie wiedział, że w trudnych przyszło żyć czasach. Posłuchajcie tej historii o niedźwiedziu, co szedł z wojskiem, metrykalnie może Arab. Nasz pierwszy projekt to był Morowe Panny, to był robiony z Muzeum Powstania Warszawskiego, a dwa kolejne projekty już były robione z Fundacją Niepodległości z Lublina, także wielkie podziękowania. I to są projekty, które mówią o dziewczynach z tamtych czasów, o dziewczynach, o bohaterkach, które walczyły na Polskę, na naszą wolność, żebyśmy my teraz mogli robić to, co robimy. Czerwone maki koszuli twej. Ta historia razem z naszymi dziadkami po prostu odchodzi w zapomnienie, kiedy już nie jest na żywo przekazywana z taką ludzką emocją, a tutaj w tych piosenkach jednak piosenka, muzyka, to, że ta muzyka jest współczesna i śpiewana przez różne artystki z różnych nurtów, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i tą historię po prostu po swojemu przyjmie i jakby gdzieś tam to zakiełkuje, że potem się sięgnie po książkę i poczyta już tak dogłębniej, ale taka pierwsza nutka inspiracji na tym koncercie na pewno gdzieś tam zapadnie. Dziewczyny same napisały teksty. One pisały teksty na podstawie wspomnień, biografii, historii zasłyszanych, albo w swoich rodzinach też, nie, które były. I napisały to tak emocjonalnie, tak wzruszająco, że słuchając płyty, przenosimy się w ten świat, nie, w ogóle w tamte czasy. Patrz, rozdeptali mojej niewinności kwiat. Codziennie mamy wybory, stoimy przed dobrem, przed złem, wybieramy dobro albo zło, nie? Albo łatwą drogę, albo trudną. Na przykład dla mnie Inka jest moją bohaterką i ona mi też pomaga w takich właśnie sytuacjach, jakiś, gdzie jest wybór łatwy, trudny, jakieś pójścia na mieliznę, na łatwiznę. No ona mi właśnie pokazuje drogę. Nie, 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 Maleo, nie, nie. Druga wiedzie nas nieskończony szlak. Czoła nam zamaluje proch, piach i skwar. Ja tulę cię, mój jasieńku ty. To jest niesamowite, że robimy już trzecią płytę. W zasadzie zrobiliśmy już trzecią płytę. I wciąż nie brakuje tematów, nie brakuje pomysłów. Wciąż mamy coś do powiedzenia na ten temat. To jest no po prostu nieprzebrana rzeka informacji i no uczuć i takiego życia.
udział w dwóch utworach. Jeden to jest kolaboracja czteroosobowa, spontanicznie wymyślony, cudowny pomysł, cudowny kawałek o listach. Kochana mamo, wiem, że nie każdy list teraz dociera, lecz w moim sercu. Utwór jest z Dorotą, z Falą, duetem o dwóch przyjaciółkach, które razem uciekały z armią Ardeszu. Zaraz po maturze zabrali nas chłopcy. Jeden z nich był w mundurze. Po prostu myślimy, że ta pamięć jest potrzebna, nie? Że dla młodego pokolenia. I żeby wskrzesić tego ducha patriotyzmu, ale patriotyzmu, ja to mówię, nowoczesnego, czyli takiego, który nam pokazał Jan Paweł II. Strasna Zaba. Pewna pani na Marszałkowskiej kupowała synek z groskiem. W towarzystwie swego męża ponurego drała. No dobra, teraz drugi mikrofon. Drugi na coś. Dziękujemy bardzo. Zespół Maleoryg Rockers, Panny Wyklęte i oczywiście wszyscy tutaj, którzy nam pomagali. Wokalistki. Może widzicie, słuchajcie, zapraszamy na scenę w takim razie. Lilu, Fala, Mona, Marcelina, Ania, Dore, Gonic, Ania Witczak, to jeszcze nie wszystkie, Ania i Ola, Kasia Kowalska i Kasia Malajonek. Słuchajcie, piękne, niepowtarzalne i zdolne. I Marika, i Angelika. Słuchajcie, naprawdę dziękuję i jest to zaszczyt grać dla mnie z wami, dziewczyny. Naprawdę wielki szacunek. A gdy przetrwam drogę swą przez Persję, Bliski Wschód, choćbym ziemię obejść miał, wrócę.